jeszcze w tym starym 2018 roku. Zobaczcie, co Jarkowi przyniósł Mikołaj. Tam przyniósł. Jarek sam sobie kupił za 120 zł. Fajne? To chyba będzie ściągacz. Trzeba będzie go przetestować. Lecimy do Ursusa C325. Co tu się stanęło? La 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 la. To będzie prawdziwy test bojowy dla ściągacza. Patrzcie. Kurde. Jarek, co to jest? No bo ja to próbowałem młotkiem ściągnąć, ale nie dało rady, powiem wam. To już jak kabinę zdejmowałem od 30, to już pasek spadał. Klinowy. Wiecie, ładowania i tak nie ma na tej prądnicy. Ale chodzi o to, żeby pasek napędzał śmigło chłodnicy i pompę wody. Widzicie, Ursus C325, kurde. To jest maszyna. A tam 30 stoi. I wiecie, nie ma co, trzeba się brać za robotę. Zobaczymy, czy sobie ten ściągacz z tym poradzi. Sam jestem ciekawy, bo już tyle się tu tym młotkiem nastukałem. Stukają, pukają. To jedziemy z tematem. Pokażcie, jak gryziecie paluski. O, to. Już sobie w Agromie zakupiłem od razu tą, nie wiem nawet jak się to nazywa, z 15 zł za to dałem. Szajba? No ale nic, nieważne. Jakby się nie nazywało, wiadomo o co chodzi. Jakoś tam wytłumaczyłem metodą prób i błędów, o co mi chodzi. Dobra, zobaczymy, o co tu biega w tym ściągaczu. Aha, tu się kręci. To tu się rozszerza. No fajna sprawa. Dobra, spróbuję założyć. Siedzi. Ale czy ściągnie się, to druga sprawa. Tu jest wszystko już dobrze zmęczone. A bo widzisz, Jarek, jakbyś od razu wziął ściągacza i nie tłukł tego młotkiem, to może by coś z tego było. O kurde, żeby chłodnicy nie uszkodzić, bo jest już na styk. A tu tak się weźmie i będzie dobrze. Jedziemy! Jedziemy ostro! Chyba schodzi. Tak, chyba trochę poszło. Zaraz zrobimy zbliżenie, żebyście też widzieli ten cudowny moment. Idzie! Ale kurde dziadostwo. Odbyło się bez stukania młotkiem. O kurde. Ja nie mogę. Zaraz wam pokażę, jakie to zmęczone jest. O kurde, ale zjedzony. Ja nie mogę. Jarek, i ty na takim jeździłeś? No, czego nie? Cóż to tam. Jak teraz to nowe założyć, żeby też najmniej zdejmować wszystko. Ale ja lubię takie dźwięki. Dobra, tam nie ma co. Tu jest taki klinik. Nie wiem, czy go widać, zaraz go zbliżymy. O, jest ten klinik. To musi wejść w ten klinik, podejrzewam. Dobra. Gumowy młotek by się przydał, ale skąd ja wezmę gumowy młotek? Powiem wam co jak co, ale gumowy młotek to mam naprawdę zmęczony. Tu jeszcze była druga. Taka ta, gdzieś nawiercona, żeby nie rozleciał się w połowie. Ale do tego będzie dobry, da rady. Od razu wiecie co zrobię, założę, widzicie co ja zakładam? Widzicie? Założę to na pasek. Pasek założę, żeby kurde, później nie zakładać, nie cudować światem. Dobra. O kurde, teraz to napięty. Nie wiem czy wejdzie. Ale dziadostwo. To zrobimy takie coś. Będzie gitara. Będzie dobrze. Musi być dobrze. Zaraz, to się kameruje? Kameruje się. No i dobra. Od razu jest elegancko napięty pasek. No pięknie. Super. Gdzie jest klucz? Gdzie jest klucz?
O, to nie 22. To musi być 24. Mam, znalazłem 24. Można kręcić. No i dobra, bo to tylko jest, żeby się kręciało. No i luks, kurde. Inne życie, patrzcie jak to wygląda ładnie teraz. Przynajmniej nie spadnie pasek. Będzie chłodzenie cały czas. Także widzicie, to Jarek pali, jedziemy. Słuchajcie, nie ma akumulatora, dopiero będę kupował. Do Golfa kupię nowy, a tu wsadzę ten z Golfa, który to jest jeszcze dobry, bo ma dopiero 2-3 lata. Także, ale zaraz zapalimy, jak się wszystko zrobi. Także widzicie, ściągacz fajna rzecz, powiem wam. Chyba będę zadowolony. Dość szeroki ma ten rozstaw, ale też można, kręcąc tym pokrętłem, zrobić, że się tutaj wszystko, kurde, no, połączy. No i co? No i fajna sprawa, no, bez ściągacza na gospodarstwie. Nie myślcie sobie, że Jarek nigdy ściągacza nie miał. Miałem tylko, no tak jak mówię, gdzieś, kurde, się zapodział. No nic. Ale to nie koniec pracy przy Ursusie C325. Jeszcze jest jedna ważna rzecz. Muszę wymienić już tutaj stare, zaizolowane przewody od chłodnicy. Przewód głównie jeden tutaj jest mojej produkcji, bo powiem wam, to jest chłodnica, która będzie miała z 50 lat. Ja tak się zastanawiałem kiedyś, czy ona może być od nowości. I wygląda na to, że ona jest od nowości. I po prostu tutaj się nie kupi takiego przewodu. Trzeba trochę pokombinować. Zaraz zdejmę to, pokażę wam, co ja tu wykombinowałem dawno, dawno temu. Już zdejmujemy, pokazujemy, kurde. Jarek, co to jest? No powiem wam, ja to wymyśliłem. Kurde, tutaj jest kolanko od wody. I niestety, już ma swoje lata ta moja konstrukcja. I jest nieszczelna. Ale tak to bywa czasem, niestety. Dobra, zdejmiemy te obeimki. Pewnie chcecie zobaczyć, co tutaj Jarek wymyślił. Dobra, zaraz to rozmontuję i wam pokażę. A i po pół godzinie zabawy udało mi się dostać tutaj do tego. Wiecie, ile tutaj przez lata nagromadziło się tej izolacji? Ile ja się tego uszczelniałem. Kurde, patrzcie, tak to było mniej więcej złożone. Jarek, ale po co tak? No właśnie chciałem wam pokazać po co. Jak widzicie, chłodnica jest stara. I tu kiedyś zepsuło się to kolanko, po prostu już woda nim przeciekała. I ono oryginalnie oczywiście było inne, było skierowane bezpośrednio tutaj do termostatu. A już z Agromie nie było czegoś takiego, do takich starych chłodnic, to wziąłem, kupiłem od 60 i musiałem jakoś zapętlić ten przewód. I wymyśliłem, że zapętlę go kolankiem od wody. Wiecie, o co chodzi. Zaraz to złożę, bo już przewód mam, ten taki zwykły od 30, nie? Co idzie od chłodnicy, jakoś go płotnę i znowu tym kolankiem go jakoś wezmę i tutaj, kurde, obrócę. Wiecie, o co chodzi. Golf 4 1.6SR, najlepsza maszyna na świecie, kurde. Zaraz zmienimy akordeon, znaczy się akumulator, kurde. Dobra, gasimy brykę. To jest sprzęcior. Pięknie. Tam, dararam, dararam, tam, tam, tam. Boszowski akumulator. I Boszowski kupiłem też. 280 zł aż dałem. O kurde, ja. No niestety, jak się to rozpina. Ho, ho, ho. To poważna akcja. Jakby to zrobić? Tu jest jakieś zabezpieczenie? Po co to jest? Kurde. A, dobra. Coś tam się poluzowało. Nie ta kolejność. Najpierw to trzeba akumulator odkręcić. Kurde. Muszę mieć dłuższą przedłużkę. Wyszedł. Kurde. Powiem wam, 3 lata ma około i jeszcze jest dobry, bardzo dobry. Ale potrzebny mi jest tamtym starym. To wziąłem taki sam teraz nowy.
a ten pójdzie do C325. Udało się zamontować. Najgorzej było przykręcić tę śrubkę blokującą akumulator przed poruszaniem się w komorze silnika. Ale teraz śmiga. Jeszcze dokręcę, tylko zaczęło padać, kurde, i muszę ratować kamerę przed deszczem. Okej, zaraz tam polecimy do starego ciągnika 55-letniego, żeby tamten akumulator z Golfa tam zamocować. To jest maszyna, kurde, pięknie. Dobra. A, zobaczę, czy jakieś klucze tu nie zostały. Kurde, już tak miałem kiedyś, że z kombinerkami jeździłem. Dobra, chyba nic nie zostało. Odjeżdżam i lecę do Ursusa. I hoppa. Na styk. O, pięknie wszystko pasuje. Dobra. Ale to jeszcze nie czas na zapalanie. Jeszcze chwila. Wypchnę go, żebyście mieli lepszy widok. Tylko nie róbcie czegoś takiego w domu. No to jak? Powoli chyba spróbujemy go odpalić. Jak myślicie? Mam już taki korek specjalny do chłodnicy. Otworzymy machę. Wodę mam deszczówkę specjalnie przyszykowaną, żeby chłodnica, żeby oszczędzić chłodnicę od kamienia. A, no zobaczcie tutaj, bo nie było wcześniej czasu wam pokazać, bo miałem tutaj przerąbane, żeby to zrobić, musiałem w domu grzać w gorącej wodzie te przewody, na to nakładać. Jarek, ale to się nie nadaje, tutaj słaby obieg będzie przecież, na przykład tu. Dobrze będzie. Nie będę przemęczał maszyny, nie będę ostro gazował. Obieg będzie, wszystko będzie gitarowo. Lecę po wodę. A, jeszcze ropy trzeba dolać jeszcze, bo mało jest, kurde. O, nawet kot chce wystąpić w programie. Pokaż się, kotek. A, miau! Uciekaj. Galerka ropy. Cedzę, żeby farfocli nie naleciało. Patrzcie, jaki fajny korek. Rsik! Teraz zaaplikujemy wodę. Tutaj jest kranik od bloku silnika od spuszczania wody. Zamkniemy go, dobra. Tu już jest. Patrzcie, jaki fajny od spustu chłodnicy korek. Idealnie pasuje też od wina. Ale akurat mam taki. Dobra, pokaż się, kocie, ty. Kotek, uciekaj stąd. Dobra, lejemy wodę. Psika! Psika! No, dziadu ty. Jarek, pal, żeby wystraszyć kota. No co wy, nie można tak. Tu ma takie kółeczko, którym daje się ropę. Olej już wcześniej sprawdziłem. Dobra, nagrywa się to. To jedziemy. To jest trochę za mały akumulator dla niego. Ale powiem wam, że też całą zimę nie był palony. Ostatnio jak kabinę zakładałem, to wtedy był palony i ma ciężko, bo przecież jest... Było minus nie tak dawno. Nic, spróbujemy jeszcze raz. Wspomogę go troszkę prostownikiem, może zapali.
sukces! Nagrało się? Nagrało, kurde! Widzicie? Super sprzęt! Dobra, odłączę prostownik. Jak? Fajnie wygląda, nie? Bardzo ładny jest, trzeba przyznać. Dobra, słuchajcie, bo zaczęło padać. Znaczy cały czas pada. Ale ładnie to zrobiłem, nie? No i tamto. Nie widać. Wszystko jest fachowo, tak jak trzeba. Wiadomo, że ten akumulator na zimę jest za mały, ale ja w zimę nie będę go palił, to jest tylko na lato, po prostu, żeby wykorzystać. Do Golfa już nowy i tak by trzeba było prawdopodobnie kupić. Jak nie w tą zimę, to w następną. A tak to zyskałem akumulator. I na lato będzie jak znalazł do tego ciągnika. Wtedy zastanowię się, czy zdejmować z 30 kabinę. Ale wiecie, tu tym nie poszaleję, bo to jest, ma 55 lat. I chcę bardzo delikatnie go użytkować, żeby tylko, żeby wiecie, zabytek. Dobra, bo muszę rozładować tą przyczepę. Wstawiam kamerę. Lecę.